Siemano YouTube, razem z Torusiem donosimy, że w naszym wspaniałym garażu pojawiło się coś nowego, jakiś nowy nabytek. A jaki? To patrzcie, robię teleport. No, już jesteśmy w środeczku. I teraz, jak myślicie, co nowego we wspaniałym garażu się pojawiło? Uwaga, uwaga. Tadam. Pudełko. Trochę nawet spore, słuchajcie. I co w tym pudełku jest? A Kimczatka? Kimko, słuchajcie. Zdecydowałem, że jednak następcą mojego Segwaya będzie właśnie Kimko, na którym miałem możliwość pojeździć. Zresztą doskonale wiecie, bo i 550, i 700, i UTV-em, czyli UXV700. I jak wiecie też z moich relacji, całkiem mi się to spodobało, w związku z czym zdecydowałem się, że nabędę MXU 700EPS. I to jest, słuchajcie, najnowszy wypust. Pochwalę się, a co? Rocznik 2024. Taki fajny, ale jaki to zobaczycie, jak go otworzę. A kiedy go otworzę? No dla mnie, no to ja go będę zaraz otwierał. Ale wy zobaczycie pewnie na następnym odcinku. No i co, słuchajcie, najnowszy wypust, rocznik 2024, przyjechało ich kilka do Polski, póki co. I ja mam tą przyjemność, że jestem właścicielem jednego z pierwszych egzemplarzy w Polsce, występujących właśnie takich, z takim malowaniem. Zresztą zobaczycie to wszystko, ja wam tutaj nie będę za bardzo spoilerował, po to, żebyście mieli ochotę obejrzeć kolejny odcinek. A na tym kolejnym odcinku postaram się wam pokazać coś więcej, niż zazwyczaj możecie sobie w polskich internetach obejrzeć. Pokażę wam coś, czego przynajmniej w przypadku chyba Kimco 700 jeszcze w polskich internetach nie było. Także wiecie, no trzeba sobie poprzeczkę wyżej stawiać. Pewnie zadacie teraz pytanie, a dlaczego przyjechał taki niezłożony na palecie elegancko, a dlaczego właśnie nie zamówiłem złożonego? Ale właśnie dlatego, żebyście mogli zobaczyć, jak przyjeżdża taki kład do dealera, co musi dealer z nim zrobić, ile jest z tym pracy związanej, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak ta rzeczywistość wygląda. I mam nadzieję, że się trochę nie porwałem z motyką na słońce, że wszystko tutaj mi pójdzie bezproblemowo. No, się okaże. Dobra, słuchajcie, nie zajmuję wam więcej czasu już dzisiaj. Ja się zabiorę za coś, nie wiem, po kolei chyba. I później wam nagram z tego filmik. Mam nadzieję, że będzie się fajnie oglądało. No dobra, czyli już wiecie, jest nowy kład. Trochę w tajemnicy utrzymywałem, jaki będzie. Już wiecie, jest to Kimco MXU 700. Wyczekany dosyć długo. Szczerze to jeszcze nigdy tak długo nakłada nie czekałem, bo od zamówienia do dostawy no trochę wody w Wiśle upłynęło. Ale w końcu jest i dlatego się cieszę. No i co? Będziemy oglądać przygody wspaniałego na Kimco MXU 700. Dobra YouTube, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.